Witam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farmer's Life. Tak, mamy 21, porąbałem trochę drzewa żonie, żeby było. Idziemy spać. Nie godzinkę, kurde. Nie godzinkę, tylko tak do rana. Powiedzmy do 6:24. Nastał marzec, proszę bardzo, robi się ciepło. I to mnie się podoba. I to mnie się podoba. Żona, ciepło się zrobiło. Widziałaś ty? Dobra, idziemy. Co mamy za zadanie? Z Jankiem i z Markiem pogadać. Czyli do partyzantów trzeba lecieć. Nagrywam to drugi raz już, bo byłem tam u Janka i Marka wcześniej. Tylko, że miałem misję, zaraz się dowiecie jaką, jak dojdziemy. Poszłem tam i niestety zginąłem od żołnierza. Mnie zabił. I czytałem sobie grę, bo zabił mnie drugi, trzeci raz. Wczytałem sobie grę i misja zniknęła. I zrobiła się zima z powrotem. Takie cuda się podziały, że no musiałem zacząć jeszcze raz, no bo inaczej się nie dało, no. Zobaczymy jak teraz pójdzie, mam nadzieję, że się wszystko uda, bo to już będzie kolejna próba. Dobra, pójdziemy do Marka najpierw. Marek. Mamy uratować księdza. Gdzieś przetrzymują go w kościele. Dobra. I Janek. O kurde, ale się tnie ta gra. No nie, no nie. Mogę pomóc i... Janek chce, żebyśmy poszli do okopów i znaleźli jakieś dokumenty. Dobra. Zgodzimy się oczywiście. Mamy po drodze okopy. I później mamy kościół. Dobra, ale muszę coś zrobić z tymi ustawieniami, bo nie da się grać. Zmienimy sobie na średnią grafikę. Tutaj też może damy sobie średnia i tutaj też średnia. I coś się stało. Dobra, ruszyło coś. Coś ruszyło. No, teraz jest dużo lepiej. Trochę będzie gorsza grafika, ale nie będzie tak cięło. Bo tego się nie da oglądać tak. No, dobra. Skoczymy sobie tutaj. Farmę ojca będzie szybciej. Tutaj nie ma przejścia w ogóle nigdzie. Musimy przejść tędy sobie. Po drodze mamy też farmę Juska, tylko sobie odblokujemy szybką podróż. A tam widziałem skrzynki, także to sobie zabierzemy, jak już zrobimy tę misję. To sobie pozbieramy te skrzyneczki, bo tutaj są chyba ze 3 skrzynki, widziałem. Tu jest jedna. I gdzieś jeszcze była, czy ja ślepy byłem. Tu jest druga. I może gdzieś była trzecia. Dobra. Zapalenie płuc. Ja nie wziąłem sobie antybiotyku. Dobra, zapiszę sobie grę, bo... Bo tutaj będzie problem pierwszy. Tu można pić z tej rzeczki? Nie. Widzicie, z tej rzeczki nie da się napić. Tu jest żołnierz jeden, ale on jest nieruchomy, to jest mały problem. Tam jest drugi żołnierz i on już... Co za... A, dobra. No, przejdziesz tu? Nie przejdziesz.
Dobra, musimy tutaj przejść koło tego żołnierza. Tutaj mamy dokumenty. Dobra, dostarcz dokumenty. Dobra, to później. Najpierw idziemy po księdza jeszcze. Bo muszę stąd wyjść. Tego żołnierza załatwimy po drodze. O ile od nas nie zauważy pierwszy. Ale postaramy się zrobić tak, żeby nas nie zauważył. On tu miał wcześniej borówki i coś tam jeszcze. O! Było blisko, już się odwracał. No, ma to samo. Mleko i borówki i jabłka. Dobra, weź wszystko. Tu jest kolejny żołnierz przed nami. Dobra, zapiszemy sobie grę. Powiem wam, że teraz tych żołnierzy to tutaj jest od cholery. Co krok żołnierz. Ale da się przed nimi uciec. Jak się zobaczą i gonicie, to po prostu trzeba spieprzać i on odpuszcza. O, właśnie leci. Kurde, zauważył mnie. Ale nie mógł się z okopu wygramolić. Dobra, okej. Co my tu mamy? Targ w Zalesiu. Tu jest kolejny żołnierz. Tam kolejny. Dobra, do kościoła to sobie przejdziemy chyba tą prawą stroną, o ile tutaj żołnierza nie będzie jakiegoś. Tu są dwie skrzynki też. Ale dobra, na razie nas skrzynki nie interesują. Musimy to przejść do księdza, do kościoła. Pole minowe też tutaj jest, dobra. Przejdziemy sobie tędy. Niezauważeni może. W lasach też są żołnierze, także trzeba uważać, bo natrafiłem na jednego, jak szłem tędy do kościoła i tutaj był w lesie też żołnierz. Dobra, mamy kościół tam. Tylko pytanie, czy to jest żołnierz? Nie. Tu jeszcze jest jakiś budynek. I tu nie ma żołnierza chyba. Jest skrzynka. Tą sobie weźmiemy, bo jest daleko. O kurde, nawet tu są trzy skrzynki. A, ta jest tutaj. Słoiki mamy, proszę bardzo. Paliwo. Ropa. A do czego nam ropa teraz? Na razie nie. Zostawimy to, zobaczymy. Kurde, coś się zbugowało. Co tu mamy? Antybiotyki, miód i zaciery. Amunicja, zaciery. Dobra, weźmiemy sobie tylko amunicję na razie. Resztę zostawimy. Przyjdziemy sobie po to. W wolnej chwili, nie pali się. Czołgów się nie da przeszukiwać. O, proszę, ładny Tigerek stoi. Dobra, czy tu widać gdzieś żołnierza? Może sobie tak zapiszę od razu, bo... Jest ksiądz, dobra. Jest ksiądz, ale tutaj w kościele też są skrzyneczki. Tam jest żołnierz. Gdzieś tu widziałem skrzyneczki. O, są dwie, dobra. Tu mamy też amunicję. Dobra.
I tu to weźmiemy sobie tylko jeden chleb na razie. Żeby się nie przeciążać za bardzo. Wszystko będziemy zbierać sobie. Tu mamy już szybką podróż odblokowaną, także będzie elegancko. Dobra, księciuniu, chodź ze mną. Musimy go zaprowadzić do obozu i wrócić cało, oczywiście. Bo chciałem zrobić to inaczej wcześniej. Mianowicie iść szybką podróżą, ale niestety się nie udało, bo ksiądz zaginął i musiałem właśnie zacząć misję od nowa. Dlatego tym razem polecimy sobie już. Daleko jest, bo jest, ale damy radę. Boczkiem, boczkiem. Jakoś dojdziemy sobie. Także udało się dwie misje zrobić naraz. Mamy papiery, dokumenty i księdza. Dobra, leci, leci, ok. Ciemno się już robi, kurde. Jeden wypad i koniec dnia się robi. Ale zapalenie płuc minęło, zostało tylko przeziębienie, to jest dobrze. Dobra, tutaj co jest? Gdzie ja lecę? Kurde, nie w tą stronę. Do góry. Chodź, księciunio, chodź. Dobra. O, a tutaj co to się stało? Co tutaj jest? Wodospady jakieś. Słońce zachodzi. Kurde, co tu jest? Dobra. O rany. Księciu. Gdzie ten ksiądz jest? Ej, no gdzie? No tu jesteś. Kurde, już się wystraszyłem, że zaginąłeś. Dobra, zapiszemy se. Już jesteśmy blisko. Prawie. Latarynkę se zapalimy. Teraz też bym nie spotkał jakiegoś żołnierza przypadkiem, bo... Nic nie widać, nawet z tą lampą, no. Ale już jesteśmy na miejscu. Już widać dym. Tak. Ten dalej z gębą otwartą stoi. Gdzie ten ksiądz? Dawaj tutaj. Dobra, mamy księdza.
Jakaś nagroda? Zaciery. Malinki dostaliśmy. Dobra, następny. Mam coś dla ciebie. Dokumenty. Jakaś nagroda? O, coś my dostali. Co to jest? Karabin. No przecież po co mi drugi taki sam karabin? Myślałem, że lepszy dostanę jakiś. I 5 herbatek. To jedną sobie wypijemy i już przeziębienie zniknęło, dobra? 2 słoiki to się przydadzą. Dobra. I co dalej? Nie mamy zadań. Janek, mogę pomóc? Znajdź broń żołnierzy. Nasi dzielni żołnierze proszą o pomoc w znalezieniu broni. Muszę im pomóc, by mogli walczyć z wrogiem. Powiedzieli mi, że w starym tartaku mogę znaleźć broń. Dobra. Okej. A ty? Mogę pomóc? Podpal budynek. Dla zabawy wrodzy żołnierze zniszczyli gospodarstwo Anny. Czas się odegrać. Ponoć w stodole trzymają zaopatrzenie. Muszę je spalić. Kurde, blaszka. A jak ja mam spalić? Tam była ropa w tym. W której stodole? Kurde. Dobra, nieważne. Zajmiemy się tym jutro, bo musimy iść spać, bo przecież jest już późno. A jak księdza ze sobą taszczy? Dobra. Najwyżej tu przylezie. Witam. Jak tam? Dołożymy trochę opału. I pozrzucamy tą te rzeczy. Miody, nie miody. To... Pustą butelkę, antybiotyki. Jabłka, 2 mleka. Chlebek to sobie zostawimy. Herbatki i maliny i 1 karabin. Zostawimy. Amunicji to aż tyle nie potrzebujemy. Dobra. Idziemy spać. Dobra, mama, ja wychodzę. I nie wiem, kiedy wrócę. Weźmiemy sobie trochę wody, w razie czego. Zjemy sobie to jabłuszko jeszcze, 2. Dobra, idę. I nie wiem, kiedy wrócę. Dobra, zajmijmy się tak. Podpal budynek. Dla zabawy wrodzy żołnierze zniszczyli gospodarstwo Anny. Czas się odegrać. Ponoć w stodole trzymają zaopatrzenie. Muszę je spalić. Ale w której stodole oni trzymają zaopatrzenie? Na farmie Anny? Kurde. No nie, no tutaj to nic nie ma.
Nie wiem, w której stodole oni trzymają to zaopatrzenie. Bo tutaj nie ma nigdzie żadnego zaopatrzenia. Obóz, amunicja, może tutaj? Kurde, nie wiem. Nie wiem dokładnie, gdzie mam iść. Ale idziemy w stronę tartaku, bo tam mamy za... coś... broń znaleźć jakąś. A tutaj zobaczymy tylko, co tutaj się dzieje z daleka. Bo tutaj będą pewnie żołnierze. Widać? O, jest żołnierz. Jeden. Ale tu nie ma stodoły żadnej, no to... Tutaj też są jakieś namioty. Czuję, że zginę. Dobra, idziemy do tartaku, bo... Tutaj widzę żołnierza już. Dwóch nawet. Kurde, a tutaj co to jest? A, tu jest ten obóz jeniecki. To my mamy w prawo iść. Widać tartak. Zwierzątka uciekają. Ciekawe, czy tutaj będą żołnierze też. Dobra, dotarłem do tartaku. I teraz pytanie. Amunicja, granaty i broń. Czy tu widać żołnierzy gdzieś? Jest tam jeden. No. Dobra, przejdziemy się tu górą. O, proszę, znalazłem. A jak to mam wziąć? Udało się. Dostarcz broń. Dobra. Zapiszemy sobie grę. Chciałbym zobaczyć tego... Tutaj się nie przejdzie niestety, kurde.
Dobra, udało się go obezwładnić. No. Chciałbym go okraść. No nie da się. O! Dobra, udało się. Mleko sobie weźmiemy. Kurde, te borówki to wszędzie. Po co mi to jest potrzebne? Wszystko jak... Na razie nic z tym nie można zrobić. Tu nic nie ma? Nie ma. Dobra, i teraz... Jedno zasadnicze pytanie. Gdzie? Dla zabawy wrodzy żołnierze zniszczyli gospodarstwo Anny. Czas się odegrać. Ponoć w stodole trzymają zaopatrzenie. Muszę je spalić. Partyzant Marek. Dotrzyj do obozu. Chwila, chwila. Obóz wojskowy. To nie będzie to? Chyba to będzie, no. Dobra. Okej. Okay. To polecimy sobie tutaj szybką podróżą do farmy Anny. Wrócimy do obozu, oddamy tą misję. I pójdziemy tam, zobaczymy. To czym ja mam to spalić? Tego jeszcze nie wiem. Ale może jak tam pójdziemy, to się dowiemy. Ksiądz tu jednak stoi, dobra. Który to miał tą misję? Nie ty? Mam coś dla ciebie. Nagroda? 4 mleka, marchewki, dobra. Elegancko. Elegancko. Księciu? Księciu, dobra. Zostań tutaj. Dobra. Oddaliśmy misję, zapiszemy sobie i idziemy tam zobaczyć. Obóz wojskowy. Tam jeszcze nie byliśmy, tak samo. Nie wiadomo, co tam nas czeka. No jest stodoła jakaś. Ale już jest żołnierz. I to nie jeden, bo tam jest kolejny. I to jest ta zła wiadomość. A dobrej nie widzę na razie. Jakieś wejście gdzieś. Kolejny żołnierz. Kurde, tu jest ich pełno. Nie wiem, czy to nie będzie ta stodoła tutaj. Dobra, zrobimy tak. Obejdziemy to naokoło. Bo tam raczej się nie dostaniemy do tego obozu. Przynajmniej nie umierając. Zobaczymy. Chyba, że od tej strony gdzieś się da. Może to będzie ta stodoła. Się udało podejść tędy. Może się uda. Tu jest żołnierz, idzie. Tu jest jakaś broń. Czy on nas zauważy? Nie, jest tyłem. A to co jest? Żołnierz.
Zobaczył mnie. I strzelił przez ścianę. On strzela przez ścianę do mnie. Leci. Kurde, zginę. Tu jest. Co ja mam podpalić, kurde? Podpal budynek. No ten to teraz, kurde, mnie zabije, no, bo je leci za mnie. Zbagował się. Ale jak tam podejdę, to się odbaguje i mnie zabije. Kurde, ażem się wtrążolił. Poszedł sobie chyba. Nie, nie poszedł sobie. No teraz to już jest po mnie, no bo nie mam gdzie stąd uciec. A on zaraz mi tutaj wyjdzie. Połowę życia mi zabił przez ścianę strzelając, także ja też mogę przez ścianę do niego strzelić? Tak. Ja nie mogę, on może. No, to strzela do mnie przez ścianę, no to jest niesprawiedliwe, no jak tak można? Jeszcze dwa strzały i po mnie. Łazi gdzieś po dachach. Dobra, i tak już zginąłem. Co on robi? Ja pierdyka, co on robi? Fruwa bokiem gdzieś. Ale jaja. Dobry jest gościu, dobry, dobry. Co? Czy on mnie dalej widzi? Kurde, no cały dzień tutaj siedzę już. Gdzie on się podział? Jeden strzał i po mnie. Niestety. Ale on mnie zabije, no. A ja nie mogę go trafić. Bo nie wiem, co on robi. Dobra, zabiłem go. Kurde, udało się. Ale co z tego, jak ja nic nie widzę?
A, mamy lampę pod dwójką. Wpadł pod ziemię. Dobra, ja tu gdzieś mam podpalić tą stodołę, tylko jeszcze nie wiem jak. Jestem na hita, także jak ktoś mnie zauważy, także już po mnie. Podpaliłem, dobra. Ja stąd spieprzam. Szybko podróżą. W sumie to do siebie, do domu. Wróć jutro do księdza. Dobra. Do siebie, do domu. Idziemy. I powiem wam, że to... Na farcie, żem to zrobił. Nie wiem, jakim cudem się udało, ale się udało. Kurde, no jeden strzał brakło od tego gościa i... I by był koniec. Mamusia, zobacz, przyniosłem ci tyle mleka, dam ci prezent. Podaruj mleko, proszę bardzo. Możemy sobie trochę masła zrobić później, jak będzie czas. Dobra, amunicji potrzebuję. Trochę wody potrzebuję. Nie to. Przerwi. Butelkę chciałem wyrzucić. Dwa chleby potrzebuję, żeby sobie wziąć do jedzenia. I przede wszystkim iść spać, żeby odzyskać zdrowie. Pośpimy sobie godzinkę dłużej. 9. To było na farcie wszystko, naprawdę. Kurde, no już myślałem, że koniec będzie. A on jeszcze przez ściany strzelał. 2 dni zapalenie płuc. Dobra, to nie będziemy na razie brać herbatki. Jak tam opał, żona? Jedzenie. Czemu jedzenie spadło, jak cały czas... Cały czas jest ten... W skrzyni 13 szynek. No kurde, no chyba... Tyle masz chleba, szynki i jeszcze głodna jesteś? Dobra, możemy sobie zapisać grę. I co? Nie oddałem tą... Kurde, jak się coś zbagowało. Miałem wrócić do księdza. Ciekawe, czy to się... Nie zbagowała ta misja znowu żadna. Bo wszystko niby na zielono się świeci, ale nie ma tego wróć do księdza jutro. Zaraz to obczaimy. Dobra, mogę pomóc. Ty chciałeś. Jakaś nagroda? Udało się, dobra. Okej, dał nam amunicję. 19 sztuk mamy już, dobra. Okej. Mamy misję od księdza. W czym mogę pomóc? Co tu się stało? Prosił mi o znalezienie jego Biblii, ale tu nie mogę doczytać się, bo się nałożyły napisy. Oraz kielicha. Są dla niego bardzo wartościowe rzeczy. Ksiądz mówił mi, że po złapaniu go żołnierze zabrali mu te rzeczy. Może schowali je gdzieś w kościele. Miejmy nadzieję, że je znajdę. Dobra, czyli muszę wrócić do kościoła. Dotrzyj, znajdź Biblię i kielich, dostarcz. Okej. Wydaje się proste. Ale to tylko się wydaje. Lecimy. Mamy podróż do kościoła odblokowaną już. W sumie tylko targu nie mamy i to wszystko. Dobra, tutaj żołnierz to będzie stał za rogiem tam, także...
Jest ok. Nie wiem, czy na górze nie będzie czegoś. Albo jednak na dole. Dobra. Coś tu leży. Kielich. Jest. I książeczka też jest. Dobra, i teraz co możemy pozbierać te graty tutaj stąd. Weź wszystko. I jeszcze jedna była gdzieś skrzynka. Tutaj, za rogiem. Weź wszystko. 56 kilo. I co tam? Dostarcz do księdza. Nie to. Idziemy do obozu. Weźmiemy sobie, zostawimy te rzeczy wszystkie ładnie, pięknie. Ładnie, pięknie. Mamusia, przyniosłem dużo zapasów nowych. Kawusie ci przyniosłem. Ziemniaczki. Chleb znowu. I rybki. I gorzałkę. Gorzałki nie wypij. Amunicji też dużo mamy. Źle to zrobiłem. Chciałem jednego jeszcze wziąć. To sobie zjemy. Tu się napijemy. To odłożymy. Dwie wódki sobie weźmiemy. Idę do księdza, wiesz? Bo mam tam sprawę do niego. Ciekawe, tu jest szybka podróż, obój wojskowy. Gdzie mnie by wyrzuciło? W jakim miejscu? Czy od razu bym zginął? Czy jednak tak zrobili, że te żołnierze tam gdzieś nas nie widzą jeszcze? Albo gdzieś obok obozu. Dobra, księciuniu, mam dla ciebie co chciałeś. Jakaś nagroda? Same wódki. Wódka i miód. Wróć do swojego obozu. Znowu porwali mi żonę i dziecko? No nawet nie mówcie. Co to przylazło? Sołtys, co ty tu robisz? Włodzimierz Sołtys. Czego chcesz? Zrozpaczony burmistrz przyszedł, by prosić mnie o pomoc w poszukiwaniu jego syna. Burmistrz powiedział, że jego syn udał się na teren legowisko niedźwiedzia. O kurde! Dobra, zgodzę się. Ty mnie, kurde, w Zalesiu okradasz za prąd, za działki płacisz, a teraz co? Po pomoc przyszłeś. Dobra. Weź amunicję. A gdzie jest to niedźwiedzie niby? Legowisko niedźwiedzia. Stajnia jakaś. Tutaj jeszcze nie byliśmy w tej stajni. Ja tu nie widzę niedźwiedzia jakiegoś. Ale mam wziąć amunicję. Amunicję. No i teraz pytanie, ile na tego niedźwiedzia tej amunicji zużyję, bo... Weźmiemy tyle. I co teraz? Idź za burmistrzem. Dobra, kochani, to będzie wszystko w tym odcinku. Znajdziemy syna burmistrza w następnym, także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Hej, hej!